Proszę Państwa, welcome to Eco Utah Resteria. I nie można się dać oprzeć, żeby się nie przejść na spacer. Także idziemy, proszę Państwa. Piękny widoczek. A jest to. Wow, ale widoczki, proszę Państwa. Proszę Państwa, jakie widoczki mamy. Idziemy tam na górkę. Niesamowite, ale powiem Ci, te okulary, co mam teraz, bardzo ładny kolor dają. Patrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać na okularach. Taki dają filtr zarąbisty. No. Anyway, idziemy tu pod ten znaczek. Kurde, ciekawe, czy odwrotnie by dało. Czekaj, spróbujemy tak. Wow. Taki filtr dają moje okulary. Teraz się Państwa, i są te chipmunki, zobacz, ale tego jest. I to młode wszystko, patrz. Popatrz, co tego jest. Popatrz, co tego jest. Zobacz, co tego się urodziło. Chłopie, zobacz. Wszystko młode. A gdzie te stare? Zobacz, co tego, kurde, się narodziło. To wszystko jest młode. Młode knury. Czerwiec. Ja, widzisz? Utah, proszę Państwa. Ludzie ich karmią, kurde. Patrz, co tego jest tutaj. Cała, kurde. Raz, dwa, trzy, ale się tego wykluło. Patrz, idą tu. Popatrz, ja ci się mam. Ty widzisz, co tego jest? Popatrz, jak gonią. Patrz. Popatrz, co tego jest. Ale tego się nategowało, zobacz. Wąchają moje palce, bo myślą, że to do jedzenia. A to niestety nie jest do jedzenia, kolego. Skubany mnie ugryzł. Pomyślałem, że mój palec jest do jedzenia. Zobacz, jakie skubane. Ludzie was muszą karmić, ale ja nie mam nic do was, nie mam nic dla was, żadnych chipsów.
Co tam, gościu, chcesz wyczaić? Jak ja nie mam nic do żarcia dla ciebie, co ty? Jak będziesz stawał na jednej nodze, to i tak nic nie dostaniesz. No chodź. Ale jest plaga. Kiedyś jak tutaj byłem, to były duże większe, nie? To są dzieci wszystkie, takie malutkie. Gdzie te duże są? Także, proszę Państwa, to jest Utah. A jest, proszę Państwa, Utah. Przypatrzcie się, ile tego jest. Kurde, na wyciągnięcie ręki masz pełno tego i przychodzą do ciebie. Ludzie ich karmią, widzisz? O, biegną tutaj. Dobra, koleży. Tam mają swoje nory, dziury. Już wychodzą z dziury. Anyway. Dobra. Ale ich tu jest plaga cała. Proszę Państwa, idziemy się przejść. Także. Tak to wygląda. Chodź, jak skubane w tych dziurach są tu. Ciak do nory. Ty się nic nie boisz, nie? Nie ma. Dobra. No i sami widzicie, jak to jest. Kurczę, za każdym razem tutaj lubię sobie. I sroki tu latają takie polskie. Zobacz, chcesz, żeby one przeleciały? Patrz, jak będą tu gnać się zaraz, patrz. Dawaj. Jo! Także, proszę Państwa, plaga tych kurcza całych góralki, pełno ich jest. No co, kolego? Tutaj jesteś, o! I ty też w trawie, zobacz. Co, kolego? Przyszedłeś, żebym ci coś dał? I następny, o. Patrz, jak on jest skubany. Chłopie, tu jest plaga. Ludzie im muszą chipsy dawać, albo coś. Patrz, jak to, kurde, nauczone. Ludzie ich karmią. Patrz, co tego jest. Zobaczcie, plaga. No co? Pyk, pyk, pyk. Patrz, jak tu usycha całe to. I znów ten zapach. Gdzieś tutaj chyba z tego, poczekaj. Kurczę, ale zapach, proszę Państwa.
i za każdym razem muszę się tu przejść. No by był grzech, żeby nie zrobić sobie wolnego. Co tak szczeka? Coś tu szczeka. O, to chyba ptaki na drzewie. O, to sroka tak. Sroka tak robi jak małe te. Już biało-czarna sroka. Ona tak szczeka jak piesek. Niby szczeka, niby to. Ach, proszę Państwa. To jest to. Mimo wszystko, że to mam sfilmowane już wiele razy, ale za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, to aż czuję taką energię, żeby tu iść i przejść troszeczkę, proszę Państwa, tej energii ze słoneczka wziąć, świeże powietrze, pooglądać highway, jak się gna. A delivery zawsze zdążysz zrobić. Pick up też zawsze zdążysz, jak nie dziś, to jutro. Proszę Państwa, tutaj też jest ten piękny zapach. Zapach tych drzew. No i idziemy jak zwykle oglądnąć bawoła. Także zrobili, żeby nie siedzieć na tym wagonie, bo kamera tam gdzieś z dachu jest zbliżona z restery i obserwuje cię tutaj. Albo po prostu tylko zastraszenie. Kamery gdzieś są ukryte. Gdzieś podejrzewam, że na dachach tam są chyba. Wiesz, tam są na dachu i one są zbliżone tu ze słupa. I tu cię filmują. Także to jest to. No jak tu nie iść, proszę Państwa, przepatrzcie się, jakie widoczki fajne. Bawoł jak był, tak jest. Ale go tak widzę, ktoś zdemolował. Zobacz, kiedyś, chyba że go wiatr porwał, potargał. Wygląda na to, że ktoś poniszczył, kurde, zerwał tą plandekę, co tu była. Ja to kiedyś dokładnie filmowałem. Koła skręcone. No i kto tu przywiezł na jakiś... Co to za rura jest? To... Nie wiem, czy to było, czy nie było. Tu chyba był przekaźnik na słupa zrobiony, albo coś. Tak podejrzewam, że tu chyba założą, bo to tak wygląda, jakby to nowe było. Ja chyba tego nie widziałem wcześniej. No.
Jest tylko 15 stopni. Tutaj też widzę, że przygotowali śruby. Podejrzewam, że będą jakiś przekaźnik zakładać. Tutaj już przygotowane jest i tam drugi słup. Także coś tu będzie. Tutaj drugie przygotowane słup jest. Nie wiem, jestem pewny, czy tego było, ale to chyba... Podejrzewam, że chyba tego nie było. Anyway, bo za duży huk jest. Czy patrzy się, jak tam lokomotywa, jakaś pociąg idzie. Kurczę, ale ciężki. Ledwie zipie tam, kurczę, zobacz, jak go zbliżę. Przypatrz. Kurczę. Chyba, że jedzie tak specjalnie, że mu się nie spieszy. Ale patrz, co tych kurde parowozów, silników jedzie. To nie lokomotywa, tylko spalinówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kiedyś tu jechałem, to tu pociąg towarowy, sam wojskowy sprzęt ciągnął, czołgi, hamery i też tak pomału jechał. Trochę szybciej jak teraz, nie, ale ci tak na spokojnym biegu się ciągną. Widocznie nikt się nie spieszy. O, to jakby dodają gazu, przyspieszają. Wiesz, jakie to ci żary, chłopie, wszystko? Sobie nie można wyobrazić. Ach, schodzimy w dół, proszę Państwa. Jedziemy na te deliverki. Ale fajnie grzeje.
Także, proszę Państwa, ten zapach mnie tak rajcuje, że szok. Przepiękny ten zapach. Już skubany, już w dziurę poszedł. A jeszcze tutaj się przejdziemy. Spacerek wirtualny będzie w przyszłości, jakby nam zakazali w ogóle wychodzić. No proszę Państwa, zjedziemy w dół do sali. Tu mi się podoba to zielone drzewo, ta skała. Proszę Państwa. Ale tego paliwa jedzie, ty wiesz ile to litrów ropy, wszystkiego, tych wagonów, patrz jak się to ciągnie. Tutaj ktoś sobie nakleił coś, zobacz. Ludzie się chcą reklamować. Co, idziemy jeszcze na górkę tu? No to dawaj, idziemy. Spacerek. Pofilmujemy. Już to wiele razy mam sfilmowane, ale proszę Państwa, nie zaszkodzi jeszcze raz. Tam my byli, gdzie ten facet, tam jest ten wagon i tu się schodzi, można też z drugiej strony zejść, krypa tam stoi, Tourist Information jest zamknięty, ubikacje takie są ok, ale mogłyby być lepsze, takie trochę obskurne, anyway. Patrz jak się ciągnie ten... Tu ładne zdjęcie, można sobie usiąść, kucnąć. Idziemy w górę tu, proszę Państwa. Idziemy w górkę. Eko Juta, proszę Państwa, 80 na łez jak się jedzie, to tutaj jest 170 mila. Zobaczcie. I już jesteśmy na drugiej górce. Proszę Państwa. I mamy widoczek. Z prawej strony, proszę Państwa, na widok góreczki, kanion, tory kolejowe, kończy się, CN jedzie, patrz jak się to ciągnie, chłopie, zobacz, aż tam, i tak jak mówię, a po drugiej stronie parking, proszę Państwa. Tak to wygląda.